Okej, więc dzień dobry. Jakby to powiedzieć, jaką mamy sytuację? Sytuacja jest następująca. 4 godziny snu, była wczesna pobudka o 4 rano. Była taksówka, był samolot, był autobus, była granica, była druga granica, była wiza po środku i jesteśmy w Jordanii. Tak jest, jesteśmy w Jordanii. Jedziemy na jednodniową wycieczkę do Petry. Muszę wam powiedzieć, że jestem mega podekscytowana. Petra jest na mojej bucket list już od dawien dawna i w końcu się wydarzy, że tak powiem. Jest to mój 40. kraj, więc tym bardziej po prostu wow. Mega, mega, mega się cieszę. Jesteśmy już w drodze, wszystko strasznie długo trwało, szczególnie na granicy, ale jeszcze jakieś 2 godziny i w końcu będziemy na miejscu. Także dzisiaj dzień, Jordan, Petra, wszystko. Zapraszam Was na dzień w Jordanii. Właśnie w kanionie, gdzie kręcono między innymi Indiana Jonesa. Moje małe wspomnienie z dzieciństwa. Myślę, że właśnie dlatego tak kocham podróże i takie małe właśnie przygody. Piękne miejsce. Tutaj zaczyna się Petra. Małe dziecko pewnie jest bardzo szczęśliwe. Patrzcie, jakie piękności. W końcu w Petrze. Widziałam skarbiec, to najbardziej znane miejsce. Jestem mega szczęśliwa. Kurczę, mam nadzieję, że cokolwiek widać, bo strasznie pod słońce akurat byliśmy ustawieni, ale zrobię chyba milion zdjęć i filmików. Piękne, piękne, magiczne miejsce. Jeden z cudów świata naszego współczesnego. No, teraz idziemy zwiedzać dalej. Idziemy teraz zobaczyć mauzoleum i jak chowali zmarłych, ale naprawdę polecam bardzo wyjazd do Petry. Jest tu po prostu magicznie. Amfiteatr założony w 25 roku naszej ery. Szaleństwo jakieś.